Pomiędzy zibraszem wersji 3.1 i 3.5 istnieją różnice, aczkolwiek my o nich nie będziemy mówili, tylko skupimy się na ekranie powitalnym. Tak więc w przypadku wersji 3.1 ekran powitalny wygląda mniej więcej w ten sposób: i z jego pozycji możemy załadować narzędzie zibrasz, zaimportować obiekty zapisane w formacie OBJ, wykonać inną czynność, jak i załadować standardowe narzędzie zibrasza. W przypadku zibrasza w wersji 3.5 nie uzyskujemy dostępu do ekranu powitalnego z poziomu, którego wykonujemy inicjujące działania, aczkolwiek uzyskujemy dostęp do rozbudowanego okna, gdzie znajdziemy poszczególne zakładki i z poziomu właśnie tego okna możemy rozpocząć naszą pracę z zibraszem. Tak więc przykładowo możemy załadować narzędzie bezpośrednio do zibrasza lub skorzystać z narzędzi, które są zainstalowane wraz z kopią programu. I oczywiście możemy wykonywać również inne działania, aczkolwiek nie będziemy teraz o nich mówić z racji tego, iż na razie Zibrasz jest we wstępnym etapie poznawania. Aczkolwiek to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, iż w momencie, w którym przykładowo klikniemy poza obrębem tego okna, bezpośrednio w obszarze roboczym, powodujemy ukrycie tego okna, aczkolwiek możemy je w każdej chwili przywołać. Tak więc korzystamy ze skrótu Shift Z i tym samym okno pojawia się z powrotem. Możemy również wykorzystać do tego specjalny przycisk, który w mojej sytuacji jest ukryty. Tak więc schowam tymczasowo zasobnik, znajdujący się po prawej stronie, klikając na podzielniku, a następnie po prostu wskazuję przycisk Lightbox, co spowoduje pojawienie się właśnie interesującego nas okna. Tak więc to okno wykorzystujemy głównie w sytuacji, w której dysponujemy dosyć sporą biblioteką różnego typu elementów, które wykorzystujemy z Libraszu. My na razie jesteśmy na etapie poznawania tego programu, tak więc na razie nie będziemy z niego korzystać i przejdziemy w następnym rozdziale już do omawiania obszaru roboczego.